Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, bracia i siostry. Tradycyjnie spotykamy się w niedzielę o godzinie 12, żeby pochylić się nad, nad Słowem Bożym, nad tym, co dzisiaj przygotowali, przygotowali dla nas ewangeliści. Cieszę się, że jesteście dzisiaj ze mną, i żeby nie przedłużać, oczywiście przejdę do samego czytania. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Uczciwie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, on sam stanął pośród nich i rzekł do nich: Pokój wam. Zatrwożonym i wyklękłym udawało się, że widzą ducha, lecz on rzekł do nich: Czemu jesteście zmieszani? Dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi to ja jestem. Dotknijcie się mnie i przekonajcie: Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja, że mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi, lecz gdy oni z radości szli, wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: Macie tu coś do zjedzenia? Oni podali mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i jadł wobec nich. Potem rzekł do nich: To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami. Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o mnie w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli pisma. I rzekł do nich: Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię jego ogłoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Słowo Boże. Dzisiejsza Ewangelia oczywiście jest Ewangelią wielkanocną nadal i tą, która świętuje zmartwychwstanie Jezusa. Jeszcze przez kilka tygodni będziemy cieszyć się z tego, że Bóg objawił się z powrotem na ziemi po swojej, po swojej męczeńskiej śmierci. I kilka razy jeszcze będziemy przeżywać radość z tego spotkania. Takie przeżywają to uczniowie. Co prawda sami jeszcze nie wiedzą do końca, są zmieszani, nie wiedzą do końca, jak to zrozumieć, jak cieszyć się z tej obecności Jezusa, ale z drugiej strony czują, że dzieje się coś zwykłego, czują, że dzieje się jakiś cud. No oczywiście dzisiaj już... W trakcie naszych wielkanocnej radości, czy świętowania, nie czujemy tego tak, tak bardzo mocno. Nie czujemy tej obecności Jezusa aż tak bezpośrednio, jak odczuwali ją wówczas uczniowie. To normalne, to naturalne, oczywiście. Ale zastanawiające jest co innego. To znaczy, to przesłanie, z którym przychodzi przede wszystkim do nich, do nich Jezus. Mówi krótko i, 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 i wprost. Pokój wam. I właśnie z tym przesłaniem pokoju i miłości przychodzi. Przychodzi i mówi: Nie wstańcie, walczcie, nie nawracajcie wszystkich innych, nie przekazujcie wszystkim dalej, co się dzieje. Nie. On mówi pokój Wam, i właśnie to, to jest to, to jest jakby to przesłanie, które chce, chce, chce nam przekazać. No ale też z drugiej strony, prawda, to, to jest oczywiste, bo też powiedział gdzie indziej kiedyś, prawda, wcześniej, gdzie dwóch lub więcej spotyka się w imię moje, tam i ja jestem, tam jestem pośród nich. Jak pisał Mateusz. Co to znaczy? To znaczy, że Jezus i Kościół to jedno. To znaczy, że nie ma między nimi rozerwania. To znaczy, że tam, gdzie jest Kościół, tam jest Jezus, a tam, gdzie jest Jezus, jest Kościół. I oczywiście dzisiaj wiemy, że ten Kościół, te kościoły różne, różne denominacje mają mniej lub więcej na sumieniu. Nie są idealne, są bardzo dalekie od ideału. To dzisiaj już wiemy oczywiście i zdajemy sobie wszyscy z tego sprawę, że Kościół jako instytucja jest łomny. Każdy Kościół jest łomny jako instytucja. Ale y, trochę nam się wydaje to nieprawdopodobne, że Jezus chce być utożsamiany właśnie z tym kościołem na ziemi, z tym kościołem, y, y, który błądzi, z tym kościołem, który nie wie, y, y, którą drogą często iść, nie wie. Y, o, chociażby temat, prawda, bliski teraz na wszystkim, to jest błogosławienie związków jednopłciowych. I, i co zrobiłby Jezus? Jak, jak postąpiłby Jezus? No, ja wierzę i my wierzymy, prawda, y, w Universal Life Church, że Jezus pobłogosławił po prostu we wszystkim tym, którzy chcą żyć. Razem w miłości, którzy chcą się wspierać, którzy chcą przez całe życie żyć razem i służyć sobie pomocą, w myśl tego prostego zawołania: Pokój wam. I ten sam duch, który ożywia Kościół, jest duchem, który ożywia taką miłość. Ten sam Kościół i ta sama miłość są tym samym też Jezusem zarazem. To wszystko w jedności i jakby takiej trwałości tych rzeczy, to to, co dzisiaj. W pewnym sensie Jezus nam przypomina. Mówi nie, tak naprawdę o, o pewnych dwóch, jakby, żeby podsumować, o dwóch rzeczywistościach, dwóch realnościach, można powiedzieć. Po pierwszej, realności zmartwychwstania Jezusa, więc to, że Jezus naprawdę wstał z grobu i wyszedł, i, i przyszedł do swoich apostołów, do swoich uczniów. A z drugiej strony ta realność więzi z Kościołem, to znaczy z tym, że Jezus jest Kościołem, jest nawet nie tyle częścią Kościoła, co jest Nim samym. Jest Nim samym. Więc, tak jak Jezus przekonuje uczniów, że jest zmartwychwstały, naprawdę, że nie jest duchem, mówi: Dajcie mi rybę, zjem naprawdę przy Was. Mówi: Dotknijcie mojej ręki, dotknijcie moich nóg, to sprawdźcie, że naprawdę jestem z Wami. No i teraz pytanie brzmi: jak dziś mógł nas przekonać o tym, że, że jest że jest kościołem, że jest nierozerwalnie z nimi związany? No to już może zostawmy sobie, i siostry, na inny dzień. Ja oczywiście. Życzę Wam wszystkim nadal radosnego świętowania Wielkanocy i tego, że już trzecia niedziela wielkanocna. Życzę Wam oczywiście udanej tej niedzieli i tego, żebyście dzisiaj o mile spędzili, ale także udanego nadchodzącego tygodnia. Zapraszam Was oczywiście za tydzień o godzinie 12 w niedzielę na kolejne nasze spotkanie, na kolejną liturgię słowa i na kolejne moje krótkie dla Was kazanie. Dziękuję Wam za to, że jesteście oczywiście i niech Bóg Wam błogosławi. Z Panem Bogiem.